Witam. Piotr Kiewra. Dzisiaj kolejny kawałek dotyczący samouzdrawiania, ale tym razem zupełnie inny. Słuchasz moich monologów, dociera do ciebie mój głos i tak może być również niedługo, ale nie poprzez film, lecz na żywo. Chciałbym Cię tą drogą filmową zaprosić na warsztaty z samouzdrawiania, które organizuję razem z zespołem, który skompletowałem. Z zespołem ludzi zajmujących się różnymi formami samouzdrawiania, pomagania dla ludzi. W zasadzie są to warsztaty samouzdrawiania, chociaż tematyka jest szeroka, bo dotyczy nie tylko ciała, dotyczy również umysłu, dotyczy również ducha. A jeśli chodzi o ciało, to dotyczy takich ogólnych chorób całego organizmu, jak i jego części, a szczególnie aparatu ruchu, czyli na przykład kręgosłupa, miednicy, barków, szyi. Chciałbym Cię zaprosić na warsztaty, ale zanim, a właściwie to chciałbym Cię zaprosić w taki nietypowy sposób. Chciałbym, żebyś sobie te warsztaty wyobraził czy wyobraziła. A ja Ci rzucę parę sugestii. Rzucę Ci sugestię dotyczącą miejsca, a więc wyobraź sobie jeziora, lasy, nieskoszone łąki, dzikie zwierzęta, sarny, lisy, jelenie, borsuki, bobry. A gdy spojrzysz w górę, zobaczysz orła bielika. Prawdopodobieństwo, że go zobaczysz, jest duże, bo w miejscu, gdzie się te warsztaty odbędą, w gospodarstwie agroturystycznym, orzeł bardzo się często pojawia nad moją głową. Albo kołuje, nabiera wysokości, bawi się, obserwuje ziemię z góry, albo poluje, czyli lotem ślizgowym schodzi do samej ziemi, a właściwie bardziej precyzyjnie mówiąc do samej wody i wyciąga tam swój łup, najczęściej rybę. Poluje nad stawem, gdzie jest sporo ryb. I będziesz miała okazję go zobaczyć. Co jeszcze? A co w takim razie jeszcze możesz sobie wyobrazić? No, wyobraź sobie swoje zdrowie, swoją pełnię zdrowia. To, jak wracasz do swojej natury, a naszą naturą jest zdrowie. I gdybym miał podsumować program warsztatów jednym zdaniem, to powiedziałbym, że to są to warsztaty przywracania ciebie naturze albo przywracania natury w tobie. Bo ten program warsztatów to jest właściwie program powrotu do natury. A w szczegółach będzie wyglądało to tak, że będą ćwiczenia z naturoterapii, uzdrawiania wodą, słońcem, kontaktem z ziemią, na przykład będą marsze na boso, samouzdrawianie ruchem, samouzdrawianie poprzez jogę, ćwiczenia jogi, poprzez ćwiczenia oddechowe, poprzez usuwanie traumy taką specjalną metodą, która się nazywa TRE,
według doktora Berczelego, będzie samo uzdrawianie poprzez medytację, a szczególnie taką bardzo właściwą metodą, jak na te czasy, czasy wielkiego wyścigu, czasy gonitwy za pieniądzem, za sukcesem, takiej medytacji pasującej do tych dzisiejszych szybkich czasów. Mianowicie chodzi o medytacje dynamiczne Osho, czyli specjalny taniec, krzyk, śpiew, medytacje wschodzącego słońca. Wyobraź sobie już dzisiaj, że wstajesz tuż przed wschodem słońca, wychodzisz na zewnątrz i obserwujesz, jak ono zza horyzontu wstaje, jak budzi się życie, jak to pobudkę ogłaszają ptaki, słowiki, kosy, jak tą pobudkę ogłasza wiatr, jak tą pobudkę ogłasza rosa, i będziesz się mógł przespacerować po tej rosie, schłodzić swoje nogi, zintensyfikować swój kontakt z ziemią. Będzie też samo uzdrawianie poprzez refleksoterapię, taką innego typu, taką bardziej naturalną, czyli marsz na boso. Marsz w kontakcie z ziemią, gdzie poprzez kontakt twojej nagiej stopy z ziemią, z kamykami, z szyszką, z wodą, z piaskiem, z kamieniami, będą masowane twoje ośrodki na stopie, które mają odpowiedniki w organach wewnętrznych. Duża część warsztatów to będą takie nietypowe, rzadkie, może nawet dziwne metody samouzdrawiania rodem z Chin, mianowicie dwa sposoby z medycyny klasycznej chińskiej, Pai Dai La Jin. Nie tylko w formie wykładów, ale przede wszystkim ćwiczeń, powtarzanych kilka dni pod rząd, może nawet więcej niż raz dziennie. To już będzie zależało też od ciebie, ile dasz rady wytrzymać. Duża część warsztatów będzie poświęcona samouzdrawianiu układu ruchu, a szczególnie kręgosłupa, bioder, szyi, miednicy. Szczególnie chodzi tutaj o dolegliwości właśnie kręgosłupa. Dzisiejszy mało aktywny tryb życia powoduje, że kręgosłup nasz cierpi właśnie z powodu tego, że jest niezbyt harmonijnie traktowany, że obciążane są tylko niektóre jego części i w ten sposób nabywasz problemów, bólu. Cierpią twoje dyski międzykręgowe i tutaj w czasie warsztatów fachowiec, doktor Brylka, zdiagnozuje twój kręgosłup, twoją miednicę, twoją szyję, twoje barki, być może inne jeszcze części układu ruchu i zaordynuje ci specjalne ćwiczenia, których się nauczysz poprzez powtarzanie w czasie warsztatów i później będziesz mógł kontynuować, mogła kontynuować je już w domu. A być może nauczysz też tych ćwiczeń swoich bliskich, dzieci. Przy pomocy wiedzy wyniesionej z warsztatów zapobiegniesz problemom z kręgosłupem swoich dzieci albo pomożesz im w usunięciu wad postawy. Tak będą wyglądały te warsztaty, ale to jeszcze nie wszystko. W czasie warsztatów opowiem ci o bioaktywnym, naturalnym, instynktownym odżywianiu i nie będziesz musiał czytać jakichś uczonych książek, słuchać jakichś bardzo uczonych wykładów, czytać artykułów na temat odżywiania, radzi ci dietetyka, bo okaże się, że sarna, zwykła leśna sarna, jest ci w stanie pokazać, w jaki sposób powinieneś się odżywiać. W jaki sposób odżywiała nas natura. O to wystarczy sobie przypomnieć, bo ty tą wiedzę masz, tylko ją trzeba sobie przypomnieć, uzmysłowić, że to w tobie jest.
I oprócz teorii będzie też praktyka. W czasie warsztatów będziemy się odżywiać po wegetariańsku, a nawet witariańsku, czyli surowym jedzeniem, takim, jakim go stworzyła natura. Może lekko przetworzonym, czyli zblendowanym w postaci z soków, wyciśniętych soków czy sałatek, ale jednak żywnością nieprzetworzoną, niegotowaną, niesmażoną, nieprzechowywaną. To, co zjesz, będzie świeże, prosto od rolnika. Pooddychasz świeżym powietrzem, bo będziesz w ciszy, w naturze, z dala od ludzkiego wzroku. Tu będziesz mógł i mogła pójść na całość, jeśli chodzi o powrót do natury. Poczuć bicie jej serca i swojego własnego. Porzucić ten bardzo agresywny i zmartwiony, ogarnięty strachem umysł, przynajmniej na chwilę tych warsztatów, ale w czasie warsztatów być może nauczysz się na tyle panować nad swoim umysłem, by zrobić z niego swego sługę, bo na razie jest władcą. A tu chodzi o to, żebyś z tego swojego umysłu zrobił sługę, żeby on był twoim sługą. W tobie jest coś więcej niż umysł. Jest twój duch, jest twoja świadomość i to jej zostaw pierwszorzędną rolę, pierwsze pole. Jej zostaw zawiadywanie rzeczywistością, obserwowanie rzeczywistości. Umysłowi daj te zadania, które są przynależne jemu. Dzięki medytacjom, dzięki zrozumieniu pewnych rzeczy będziesz po tych warsztatach na pewno bliższy temu. Myślę, że zrozumiesz w czasie warsztatów, że warto zaufać swemu ciału, swojej świadomości, uwierzyć w to, że jest w nas potencjał zdrowia. Wystarczy tylko uwierzyć, a okaże się, że w momencie, gdy w to uwierzysz, to zdrowie wróci, bo ono jest twoją naturą. Choroby przyciągnąłeś, choroby sprowokowałeś, choroby sobie wypracowałeś, natomiast zdrowie w tobie jest, ono jest twoją naturą. Wystarczy tylko jemu nie przeszkadzać, zaufać swemu ciału, wprzęgnąć w to umysł, by nam nie przeszkadzał, by nam tego zdrowia nie psuł, dlatego że w 90% to nasz własny umysł psuje nam zdrowie. Zapraszam cię. Zapraszam cię na 3 wspaniałe dni. 3 dni ciężkiej pracy, pracy nad sobą, ale 3 dni oddechu, 3 dni rozluźniania się, 3 dni obdarowywania siebie sobą samym. Pomożemy ci wraz z całym zespołem opracować plan przemiany twojego życia. Ten plan zatytułowałem Zdrowie orła bielika. Zdrowie, plan zdrowia orła. Jakoś tak. Teraz na potrzeby filmu jakoś mi umknęła ta nazwa, ale to nie ma znaczenia. Opracujemy plan bycia zdrowym, przywrócenia ciebie naturze, przywrócenia natury w tobie. Niech ten orzeł, który będzie, mam nadzieję, prezentował się tobie w całej okazałości, będzie symbolem tego zdrowia, tego powrotu do natury, bo on też tu wrócił. Jeszcze parę lat temu orła bielika tutaj nad naszymi jeziorami, lasami nie było. Teraz już jest. Wrócił. Tak i wróci twoje zdrowie. Zapraszam zatem na warsztaty. Gdzie znajdziesz szczegóły dotyczące warsztatów? Zajrzyj na stronę
www.piotrkiewra.pl. Tutaj na YouTubie znajdziesz też nazwę tej strony. Gdzieś na moim profilu jest do niej przekierowanie. Oprócz tego możesz też zajrzeć na stronę www.doktor-brylka.com. Wróć.pl. Tam też znajdziesz informacje o tych warsztatach pod tytułem Warsztaty 3-dniowe. Organizujemy je w czerwcu, od 15 do 17 czerwca, czyli już niedługo, ale też w lipcu, w sierpniu, we wrześniu i później w następnych miesiącach w miarę potrzeb. Jeśli będzie bardzo duże zainteresowanie, jesteśmy w stanie zorganizować w miesiącu drugie lub nawet trzecie warsztaty. Możesz się zapisać, zarezerwować sobie miejsce i spotkamy się w takim razie na warsztatach. Wszystkiego dobrego. Powrotu do natury, ciszy. Powrotu do siebie samego. Z klubu zdrowego stylu życia, z lasu, z nad jeziora, Puszczy Rzepińskiej, zapraszał Cię na warsztaty Piotr Kiewra. Hej!